Pierwsze pomidorki już w szklarni. Póki co 9 sztuk. Komuty próbują mnie zagłuszyć. I pomiędzy pomidory brzegiem dałem bazylię. Bazylia z pomidorami bardzo dobrze współpracuje. No i pomiędzy pomidory pikówki sałaty. Pikówki z sałaty, jak urośnie się wyrwie, a pomidorki będą się rozrastały. W tym roku w porównaniu do zeszłego pomidory są sadzone dużo rzadziej. W zeszłym roku miałem ponad 100 krzaków w szklarni. W tym planuję max 50, aczkolwiek wychodzi, że chyba 40 tylko wejdzie. No, ale będzie właśnie miejsce na więcej bazylii, na sałatę pomiędzy pomidorami. Cały czas będzie można pikówki tutaj wrzucać, więc będzie super. Tu jeszcze rzodkiewa. Kawał rzodkiewy jeszcze został, ale to myślę do końca tygodnia wyjdzie, może nawet szybciej. Więc pomidory też przyjdą. Buraczki jeszcze pewnie tydzień albo dwa. Zobaczymy. Cebulka sobie rośnie i czosneczek brzegiem. To niczemu nie przeszkadza, więc jest super. No i tam jeszcze jest zagon sałaty. No ale ta sałata, mam nadzieję, że albo szybko urośnie, albo po prostu jej trochę przesadzę. Tak, żeby pomidory ładnie równo w rządkach były. I tyle. No, tutaj, żeby wiedzieć, jakie odmiany posadzone, wykorzystałem ramę z tej konstrukcji szklarni i opisałem. Do tej pory są ożarowskie. Ożarowski złoty, czyli żółty pomidor duży. Red pear, czerwony podłużny też z tych dużych. I to tyle. Przyjdą jeszcze koktajlówki, przyjdą jeszcze jakieś inne odmiany, no ale to tam pomalutku będę działał. No jeszcze muszę wywalić kurczoki. No i ogólnie już sprzątać w tej szklarni. Koperek rośnie mizernie, ale tam jeszcze trochę może podrośnie, a jak nie, to się wyrwie takiego. No i pierwsze wysiewy już znikają, idą kolejne. Nie myślałem, że pomidor da mi tyle radości, no ale coś w tych pomidorach jest, że jak już się pomidora wysadzi do szklarni, to ta radość jest zupełna. I sytuacja wygląda tak, minęły dwie doby. Temperatura tam była nawet w okolicach zera, ale tutaj pomidorki ładnie stoją, nic im się nie stało, utrzymują się tak jak stały. Bazylia też nie zmarzła, więc mróz na pewno nie wszedł do szklarni, bo bazylia jest bardzo wrażliwa. Dlatego postanowiłem wyrwać rzodkiewę. Tutaj jedna większa, druga mniejsza, ale coś tam jest. Wyrywam rzodkiewę i wysadzam pomidory. Tyle, ile się zmieści. Tutaj właśnie w miejsce tej rzodkiewy, tam jeszcze na początku są trzy rządki lodowej rzodkiewki, ale ona poszła w liście. Przytrzymam ją jeszcze tydzień. Ona tam dużo miejsca nie zajmuje. Tydzień czasu ją przytrzymam. Jak nic nie będzie, to wywalam. Buraki też ładnie idą, zaraz będzie można je wykorzystywać też na botwinkę, no ale to też pewnie jeszcze z tydzień, więc póki co muszą tu zostać. No ale tu w miejsce rzodkiewy przyjdą pomidory. Postanowiłem już je sadzić, ponieważ na parapetach już się łamią. No płytkie doniczki miałem, a pomidory się wybujały.
więc czas je już sadzić. Pory wysadzone. 28 chyba sztuk. Jeszcze potrzebuję selery z 10 sztuk. Muszę podjechać na rynek i pokupować już selera, pomidora czerwonego, pewnie paprykę jakąś ostrą i bakłażana, bo bakłażan też mi nie wszedł. Kupić i już niech tam będzie. No a zaraz biorę się jeszcze za sianie cukinii. Też późno, ale mam nadzieję, że coś wyrośnie. A w ogóle tu tulipany mi powyrastały, bo w zeszłym roku tu rosły. Byłem przekonany, że wykopałem wszystkie, a one tu ładnie wzeszły, nawet zakwitły, więc trzeba będzie je przysadzać. No, ale to też tam nieśpieszno. A w ogóle ten rok w szklarni bardzo dużo glist. I to ładne, grubaśne glisty. Kurczoki już się obżarły. Idę teraz rzucić trochę do kompostownika. Kompostownik świeżo założony, więc tam będzie ich mało. To wybieram ze szklarni i... O, zobaczcie, jak ładnie się biją. Wybieram ze szklarni i rzucam na kompost. Niech tam przerabiają ziemię. Mnie to już nawet gołębie młode. Chyba wyleciał z gniazda. Złapałem go, posiedział trochę w klatce. Bo no, kocica go goniła. Odpoczął kilka godzinek. Teraz sobie siedzi na furtce. O, poleciał. Pięknie poszedł. A myślałem, że nie będzie latał. Tutaj przy samej ścianie dałem odmianę Frodo. To jest odmiana karłowa pomidora. Duży pomidor, dość duży, ale krzak niewielki. Ja to dałem blisko ściany. Tu jest tak ostro, więc wysoki pomidor i tak by nie urósł. Dlatego rzędem poszedł Frodo. No tu mam te pomidory. Kładą się jak, nie wiem, ładne sadzonki. To jest ten pomidor czerwony, znaczy nawet nie czerwony, taki brązowy, słodko-pikantny. Ładne sadzonki, więc wysadzam. I oczywiście bazylia pomiędzy pomidory. Tutaj akurat miałem doniczkę XL. Rozdzieliłem na 5. Ona i tak ładnie się porozrasta, więc to nie przeszkadza. No i będę wrzucał pomiędzy. A pokrzywkę wykorzystam dla moich kaczuch. Ich też mają trochę radości. A co myślicie o tym, żeby wyściółkować pomiędzy pomidorami kartonami? Czy to się sprawdzi, czy pomidory raczej tego nie lubią? Nie wiem, nie znam się na tym. A tak sobie pomyślałem właśnie, że między pomidory rzucić kartony, no wilgoć by się utrzymywała i chwasty by nie rosły. Możecie mi napisać, co o tym myślicie. Bo kartony są, można by wykorzystywać. Na ścieżkę na pewno rzucę. Będzie wygodniej chodzić. A i tak nie będzie ten chwast rósł. Ale nie wiem właśnie, jak to między pomidorami wygląda. Więc jak coś, możecie pisać. No już znaczna część pomidora zasadzona. Jeszcze wejdzie mi tam chyba, liczyłem teraz 18. No, trzeba wyrwać buraka, tutaj tam sopel lodu i usunąć kurczoki. To jeszcze z 18 krzaków mi wejdzie. No i mam teraz nadzieję, że te szybko zaczną się rozrastać i że szybko będą owocować. Robota tak dobrze idzie, że aż połamane widły. Trzeba cię naprawiać. Papryka przepikowana.
malutka, no ale mam nadzieję, że w doniczce teraz pójdzie w górę, wyskoczy i szybko nadrobi straty i opóźnienia. Wysiany ogórek śremski, wysiana cukinia, wysiana dynia. Wiem, że późno, zaraz początek maja, no ale to raczej szybko kiełkuje, więc mam nadzieję, że będzie ok. W ogóle zobaczcie, teraz widać, jak fajnie szczypior z tego z czosnku wyskoczył. Wielkie badyle. Może będzie ładny czosnek. Bo w zeszłym roku ten szczypiorek jednak był mniejszy. Spokojnie, trzeba czekać. No i wiosna. To muszą być kwiaty zwisające. Kupiliśmy dzisiaj, posadziliśmy. Pojedynczo kupowaliśmy i robimy miksy. Wychodzi trochę taniej. Pelargonię dostałem, tą ostatnią. Od sąsiadów. No, ale póki co na noc chowamy do szklarni. Zawsze trochę cieplej. Dla pewności. No, a tymczasem trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Na razie, hej.